Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kiedy wracamy z Brna, pojechaliśmy prosto do kolegów Chytila, Petra i Lukasa, którzy mieszkają na Słowacji w miejscowości Kopczany. Towarzyszy nam oczywiście Zbigniew Oleksiak i kolega Zdzisław Kamil, który tutaj, ja go poproszę, żeby opowiedział więcej może o hodowli tutaj Chytilów, którzy są, ja tylko tak wstępnie powiem, naprawdę super hodowcami ze Słowacji. Proszę bardzo, Zdzisław. Witam kolegów. Jesteśmy u ojca i syna, to jest rodzina Chytilów. To jest wielopokoleniowa rodzina hodowców gołębi. Petra ojciec. Ja sú druhá generácia. Druga generácia. Ojciec był słynny hodowca. Już nie żyje. Tak. Znany w Polsce. Słynny hodowca Chytil. Ja miałem przyjemność Petra poznać w Katowicach, w Spodku. W 89 roku na Olimpiadzie w Katowicach. I to nazwisko wtedy już dużo znaczyło wśród hodowców. Dzisiaj nadal znaczy bardzo wiele. Peter w 12 roku zdobył wszystkie, można powiedzieć, mistrzostwa, jakie możliwe były na Słowacku, na Słowacji. Generalne mistrzostwo, mistrzostwo krótkich, średnich, dalekich dystansów. No i miał na Olimpiadzie srebrny medal. Prawda? W 13 roku również jest mistrzem. Ja poproszę, żeby Peter więcej powiedział, jak ja, na temat hodowli, tradycji, gołębi i tak dalej. Peter, proszę, powiedz naszym kolegom hodowcom o waszej tradycji rodzinnej hodowli gołębi, o współczesnej hodowli obecnej. Tutaj już jest trzecie pokolenie, mocno zaangażowany syn jest w hodowli. Także posłuchamy chętnie waszych rad, doświadczeń. Dobre. No, tak jak už bylo vpred rečníkovi povedané, že ja sú druhá generácia rodiny Chytil, syn je tretí generácia, takže už to niečo znamená. Môj otec byl velice dobrý chovateľ a v tú dobu, keď on holubáril, tak byli na vrcholi záujmu hlavne štandardné holuby a on byl v štandardných holuboch ESO. A dokonca ako vlastníme dvě zlaté olympijské medaily z olympiády v roku 83 a z olympiády v roku 85, kedy sa ešte zlaté medaily dávali opravdu zlaté. Takže sú opravdu ze zlata. A v dnešní době už je doba trošku iná, už nás zaujímajú viacej holuby výkonné a my sa věnujeme už se synem už len vysloveně výkonným holubom a věnujeme sa výkonným holubom, dá sa povedať, na všetkých traťách. Na traťách okolo 1000 km už sa holubom nevěnujem. Ja przepraszam, najmocniej może przetłumaczyć Zdzisław troszeczkę, co? Wiesz co, to by trzeba było nie, po trochu, że na bieżąco. No właśnie tu dobrze Peter powiedział, że my w Polsce znaliśmy wiele lat temu nazwisko Chytil. To było takie nazwisko jak dzwon Zygmunta, który no, niesie za sobą te doskonałe, piękne gołębie w standardzie. Wtedy gołąb standardowy przedstawiał bardzo dużą wartość, nawet i w Polsce, bo bardziej się fascynowali standardem, jak sportem. Dzisiaj jest to całkiem w drugą stronę odmienione. My fascynujemy się gołębiami sportowymi, wynikami i tak dalej. Ale Chytila znaliśmy właśnie z tych pięknych, standardowych gołębi. I wielu hodowców polskich nabywało gołębie te naprawdę dobre standardy w Czechosłowacji wtedy to było. No dzisiaj już jest Słowacja i Czechy. I nadal jest dużą satysfakcją, że dzisiaj na europejskiej wystawie zdobyliśmy złoty medal, samica polska zdobyła, no to wygrać, tak, wygrać ze Słowakami, z Czechami w tej kategorii, to jest naprawdę sztuka. No drugie miejsce ogólnie my zajęli za Czechami, no to też jest duży wynik, że tak powiem. No ale dzisiaj fascynujemy się tymi gołębiami sportowymi, ten sport tak dominuje. No i tu kolega powiedział właśnie na temat sportu. Ja myślę, że więcej nam powie o gołębiach współczesnego gołębnika Chytilów właśnie, bo z tego co wiem, to dużo ma herbowców,
szeleńców i tak dalej, to nam tu powie, ale tak jak powiedział, te jej bardzo dobre wyniki tej mocnej konkurencji cały czas są, no i medal na olimpiadzie to jest jakby potwierdzeniem tego, co mówi. Także Peter, proszę bardzo, dalej. Tak my, naše krédo se synem je asi také, že sa snažíme kupovať holuby ne podľa ras, ale podľa výsledku tých rodičov. To znamená, že hlavne sa snažíme kupovať holuby príjme deti, ani ne vnuku, ale príjme deti tých prvých S Belgie, Holandska a tých najrozvinutejších krajín. A z tých prvých S holubu máme trošku šancu si aj vybrať, lebo udržujeme velice dobrý vztah s rodinou Herbots. A je dobré, že keď vy máte tú možnosť si z prvých S ešte, ja neviem, ze 4 z 5 mladých vybrať a ešte keď to aj trochu umíte. Mm-hmm. Vlastne kolega Peter povedal, že oni nie tyle sugerujú sa nazviskem, co wynikami gołębia, że ich rasa oczywiście, dobre gołębie, ale przede wszystkim wyniki tych gołębi. I starają się nabywać potomstwo, nie tam dalsze, tylko bezpośrednie po tych najlepszych gołębiach z najlepszymi wynikami. To jest u nich na pierwszym miejscu, a nazwisko to jest dalsze. To jest dalsze. I to jest... Dalszy jako neskuteczne... Dôležitá vec je, že okamžite potomstvo po týchto holuboch okamžite cvičíme a u nás neexistuje myšlenka nejakej aklimatizácie. Holuby, ktorí nejsú schopní sa jakože aklimatizovať, tak tí absolútne u nás nemajú šancu pretrvávať. A ja si slovu aklimatizácia rasy ani nevierím, ja si osobne myslím, že keď dovezete dobrého holuba, hneď to potomstvo musí po ňom letieť a hneď to prvé potomstvo musí byť dobré. Lebo boj s časem není len pri preteku, ale aj pri odchove. Rozumiem, ale to zadám ti také pytanie, že jeżeli nabývaš gołębia, to do hodovli, pravda? Do hodovli. I teraz, či očekuješ potomstva, bo wiadomo, do lotów do zawodów, najlepsze gołębie to są raczej skrzyżówki. Natomiast chowne gołębie, no nieraz na linie, w pokrewieństwie i tu są dwie jakby szkoły, że albo chowiemy na linie i w jakimś tam pokrewieństwie, albo do lotów i wtedy całkiem inaczej. I teraz jeżeli pokrewieństwo mocne, no to trudno, żeby z tego oczekiwać. Zdarzają się wyjątki, że są znakomite lotniki, ale większość, jeżeli dobrego gołębia sprowadzisz, nabędziesz, to starasz się do hodowli go wprowadzić, prawda? I teraz dopiero dzieci po tym testujesz w lotach, tak? No, většinu ty prvé ESA, či už sú to v Belgii, v Polsku, v Slovensku alebo kdekoľvek, většinu sú to kríženci. A my keď po tých prvých ESA-ch kúpujem, tak to nejsú nakrvnené holuby. To znamená, že my sa snažíme to znovu na tí esové holuby, dosť často na naše vlastné esové holuby, ktoré sú už u nás osviečené, ale zase to z tých esových holubú nakupovaných, tak snažíme sa to zapáriť na to osviečené, co u nás už tvrdo funguje a väčšinu to funguje okamžite. Nám sa málo kedy stáva, aby niektorý jedinec fungoval až v štádiu vnuku. Už prvé potomstvo letí a keď nám hned prvé potomstvo neletí, my sme s tým nespokojní a väčšinu musí ten holub opustiť chovnú voliéru. Rozumiem. Teraz, jeżeli inače rozumuješ, to popravíš mi. Ja rozumiem tak, že vy hodujete gołębie už od wielu lat sprawdzone, pierwsze konkursy, ktoré zdobywają, a gołębie nabyte wprowadzacie do tych sprawdzonych vašich gołębi. I wtedy już to pierwsze pokolenie musi lecieć. I tu nie jest, że coś nowego tworzycie, tylko macie swoją hodowlę od wielu lat sprawdzoną, a tu dołączacie tylko te gołębie nabyte i to wam jakby funguje, wy mówicie, że to wam się sprawdza, że dodajecie świeżą krew dodajecie i to się sprawdza, że w pierwszym roku już zaraz są super wyniki. No, a jeżeli nie, to jest to źle, tak? Tak.
a môžu povedať, že hodne máme snad šťastia, alebo aj trošku to umíme vybrať toho správneho jedinca a že málo kedy sme sklamaní, ale aj tak treba sa do Juhoafrickej republiky, do milión dolárs, keď dávame holuby, tak väčšinou sa snažíme dávať holuby k tí, co už sú u nás osviečené a sú to holuby už, co sú u nás ESA po tých našich vlastných ESA detí. A ile razy jest dobrze, a ile razy jest źle? Na 10 ile razy jest dobrze? Tak, ako v Juhoafrickej republike je to zložité, tam je neskutečná konkurencia, ale môžu aj teraz povedať, že v celkovej súčte času, čiže v tom grande, jak je jedna z kategórií, nám ten, aj tento rok, pred minulý týždeň, skončila holubica na 41. míste a je to z našeho superzávodníka, ze syna základného šelenca, je to ako vnučka. Aha, teda povieš, jak už začoveš o Africe Południowej, to v tým roku brali, ile golubí vystavíveš do závodu? Dávali sme tam 6 holubů. 6 golubí. A tá najlepší, tá měla, měla jméno Šelenc 364, tak tá skončila na 41. míste v Grande. V Grande. Ve finále byla 298. ve finálovém preteku a finálový pretek byl extrémně ťažký, náročný, možná že až moc. Takže gro našeho holubárenia je, vážíme si extrémně svojich nejlepších pretekárů a kupujeme nejlepší holuby, co se nám povede koupit. Většinou jsou to holuby od Herboca, lebo Herboc buď ich dochová, alebo ich kúpí tí prvé ESA. Na, v posledných rokoch aj nám silno zafungovala jedna línia a je to línia od Frede Velda z Holandska. A teda mám také pytanie, Peter. Už povedali, že kerujete ešte tými prvými konkursami v golubiach sportových, bierzecie pod uwagę, a czy są jeszcze jakieś czynniki, które decydują, że bierzecie tego gołębia, a nie tego? Czy pierwsze to wymieniłeś, wyniki gołębia, wyniki przede wszystkim, ale czy są jeszcze jakieś kryteria, które decydują, czy budowa, czy oko, czy... Ja osobne si myslím, že treba z príklad tej Juhoafrickej republiky je asi taký, že najväčší úspech dosáhneš vtedy, keď to dokážeš dobre vybrať a ešte pri tom výbere musíš mať veľký kus šťastia. A trošku my to s Lukášem to trošku vybrať víme. Ja myslím, že mne aj kedysi aj pomohla to, že sme chovali štandardné holuby, že sme ich stále chytali do ruky a ten cit v tých rukách sa vytvára. On není len zrodený, jak niekto si myslí. To je aj ten cit, je tvrdá dlhoročná práca toho posúdenia, toho hviezdného hrudného svalu a z hviezdného tela a tej bojovnosti toho holuba. A že trošinku v tém máme aj ako už skúsenosti a ja nevím, nám sa ešte, už vystavujeme tam koľko, 9 rokov, dávame do Afriky, nám sa ešte nikdy nestalo, aby sa nám jedno jediné mláďa stratilo pri navíkaní, skrátka, keď tam v máji idú a v 10. mesíci je prvý súpis, tak ešte nikdy nám tam ani jeden holub nechybial. Nezginul. Nikdy nezginul, ale ani sa nestratil pri navíkaní. Vlastne tu kolega povedal, že už od 9 let vysyláte do Afriky, tak? Od 9 let vysyláte do Afriky gołębie młode na te zawody, które się odbywają tak jak teraz w styczniu. I przez 9 lat nigdy się nie straciły jej młode gołębie w czasie treningów, oblotów. V Africe, to je sukces, bardzo duży sukces. No a to je možná aj tá schopnosť vybrať toho správneho jedinca, že to je ten, ktorý je aj častečne zocelený na to zložité podmienky tej Afriky. Ja tu poviem, co kolega mówił, že vlastne hodujúc
przyszłości te standardy i mają to doświadczenie, już jakby czucie w rękach, w palcach, że jak oceniają gołębia, to mają to wyczucie. On to nazwał też odrobiną szczęścia w tym, że umią wybrać dobre gołębie. Jak kupują, to no, przez lata doświadczeń, praktyk, że czują to, jakby, że wybierają tego, a nie tamtego. Ale to jest takie już lata doświadczeń, prawda? I praca z dobrymi gołębiami, z dobrymi gołębiami. I te dobre gołębie, jeżeli mamy i mamy kontakt na bieżąco z nimi, to jest jakby zakodowane w hodowcy, że on biorąc to już wyczuwa tego dobrego gołębia w rękach. Ja to tak zrozumiałem, co Peter mówi. Ja mogę powiedzieć tak, że my już mamy jakąsi prax, a že keď sú v hnízde dve mláďatá, majú minimálne 35-40 dní, že v tú chvíľu na 99% víme povídať, že z tých dvoch jedincov, ktorý je ten lepší. O, no proste bardzo. Že už v hnízde, ak sú mladé i mladé majú... Ale sám je tak 40 dní už musia chodiť... 45-40 dní. 40 dní, jak majú, tak? To už potrafia povedať, ktorý bude lepší a ktorý gorší v gniezde spary. A silno nám v tom pomáha aj očná teória, ktorej my sa venujeme neskutečné roky. A myslím, že sa v tom aj trošku vyznáme. Či dobře rozumieš, že kerujete si teóriu moka? Áno. No to je ciekavé, ponieważ sú rúžne teórie. Jedni hodovci no, patrzą v oči, druzi nie. No jest, že mówią, že nie patrzą, ale wszyscy na zdjęciach majú oči gołębi. I gołębie oglądają wszyscy hodowcy na całym świecie, oglądają, zawsze patrzą w to oko. Chociaż później mówi, że on tam nie wierzy w teorię oka. A wy jednak bierzecie pod uwagę tą teorię oka. Powiedz coś. U tego młodego? Nie, u młodych? Młodych, którzy mają już 40 dni, już im jemnie zaczyna jako utwarzać oko. Aha. A už v tých 40-dňových mladých tí predpoklady sa dajú vidieť docela dobre pri dobrém zviečení. To zviečení nesmí byť moc veľké. My používame zviečení lúku. Čo to je zviečení? Lúku, 5-krát zviečení. Aha. Koľkokrát je? Piednásobné zviečení. A pri piednásobnom zviečení je vidieť to oko asi tak, jak na tej podzi. Aha. Že už vidíte to oko u gołębia, začína už utvárať to. 40 ponad dní, jak má to, začína sa už coś vidieť. A co tam patrzą 40 dní? Budovy, to vybierajú... No właśnie, že už potrafíte oceniť po 40 dniach, ktorý bude lepší, ktorý gorší, ale co, po budovie, či tylko na podstawie oka, či ogólne, jak to? Tak ako keďže vybíram toho holuba, tak musím všetky možné kritériá, co existujú, použiť. To není len oko, je jedna z mnohých. Jedna z mnohých. Takže není to nadradená výběrová hranica, ale pri vybíraní súrodencu dvoch je moc dôležité aj to oko a myslím, že trošku ešte viac dôležitejší, jak oko, je bojovnosť. A tá bojovnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, jak je ochotný, keď mu chytnú špičku zobáka, jak reaguje a jak bojuje se mnou, či není odezdaný. Alebo tak. Defend. No 100% takým spôsobem to robíme a isté, že všetci vynikajúci závodníci si nenechajú na nos čahnúť. Ale to už sú závodníci, ktorých previeril koš a ktorých previeril čas. Ale my, keď nemáme čas, musíme ten koš nahrádiť svojím citem trošku. Ten cit je menej presný ako koš, ale sa temu trošku snaží približovať. No čekáme. Čekáme. Tutaj kolega Peter mluví, že no, rovnež oceňajú valečnosť gołębia. No to každý sportovec, každý bojovník v średniowieczu no, musiał się cechować tą bojowością i gołąb sportowy również. Musi mieć ten charakter, bojowność i słynny Piet de Weerd też właśnie w ręku gołębia no, patrzył, czy on ma charakter. I Henk de Weerd, kiedyś oglądając gołębia, widzę, że stosuje tą metodę ojca i ja mówię, że no tak, ta metoda sprawdzania, czy ten gołąb ma charakter, bo to tak określił, czy ma charakter, to właśnie zadziób. I tu Peter mówi, że również w gnieździe palcami za dziób i patrzy, czy ten młody ma charakter, waleczność, że już potrafi to oceniać. No, jest to jakby
słuszne, bo no, goń musi mieć charakter. Musi mieć tą waleczność, bo bez tego sportowiec żaden w każdej dyscyplinie nie będzie. Chodob, aj z tym absolutnie najlepszym, aj s tým absolútne najlepším rodokmeniem, keď nemá v sebe bojovnosť, je u nás absolútne bezcenný. Bezcenný. No właśnie tu powiedział, że gołąb najlepszym rodowodem u nich, który nie ma tej bojowości, to nic nie przedstawia. Tak. Tu bojowność, Lukas, ta bojowność tu się widzi u mladiaka, które ma 40 dni. No, a które, ta bojowność jest, że chytnę ho za zobák a táhnę ho dole. A k tym, co bojuje, zavíra oči, nechce, tak to je ten dobrý. A ten, keli ľahko dá to zvole, to je zlý holub. Ten sa stratí potom. No to je, myslím, matka tého. To je matka tej holubice, co byla teraz v Afrike. V Africe. No, proszę bardzo, to nám pokážte tego gołębia tak vlastne i budovą, i skrydło, charakterem. I to jest samica, matka tego holuba, tego gołębia, co w Afryce tak. Był najlepszy wasz gołąb. Powiesaj rodziciu. Ona była druhé ESO naszego regionu mladých. Tak. Je to otec... Już jako Mulberg dobrze letala. Jak mladé dobre letala, a aj potom jak stará holubica. Jej otec je od Herboca syn Attilu, co byl první ESO Belgie na stredné trate. Tak. A matka je tež od Herboca vnučka Nacional 1, Karel Šalens. No, znany v Polsce, go. Tak, tak. Oczywiście. Właśnie... A už jak dvojročná išla do chovnej voliéry, lebo sme na ní cítili, že má veľké chovné schopnosti a nelen jej dobrý výkon na pretekoch, ale aj hlavne aj to dobré oko, o čem vyprávam, dobré chovné oko, to je jej jedna z predností. To je bardzo vážne. I tutaj koledzy, vlastne Peter mluví, že už majom 2 lata ten gołąb, tá gołębica pošla do woliery, do gołębi chownych, hodowlanych, poszła do rozpłodu, bo już stwierdzili, że to jest bardzo dobry gołąb rozpłodowy, a między innymi na podstawie oka, tak jak powiedziałem. Aj na podstawie, aj okrem wykonu, aj oko. Także jego wyniki, charakter i oko mówiło im, że to będzie bardzo dobra gołębica hodowlana, no i się nie pomylili, bo dzisiaj ta Afryka potwierdza to. Tu kolega Zbyszek. No bardzo fajny gołąbek. Ma te wąsiki, które ja lubię też. No. Ładnej budowy, ułożona samiczka w rękach. Super umięśniona. Pokazałeś oko? No tak, na, tak nie idzie. Nie idzie. Nie idzie tak na foty. No ale to może jakoś... Pierwsza klasa, to, pierwsza klasa. Ja zaraz zrobię zdjęcie, tak żeby... Aha, to i będzie. Bardzo umięśniona, skrzynkę. Tak, także no, ma pochodzenie tutaj z tego Szelensa Nacjonala, słynnego. Średniej budowy. Z którego roku to jest gołąb? 2008. 2010. Słowacki. 2010. Numerami to delikatnie. Minulý rok była w chownej woliery. Rok był, tak? Dwojroczna. No, to jest ona. To jest ona. I wiele, wiele lat temu taki film jest, gdzie Pete Dever pokazuje, jak ocenia gołębi. To jest aj tatu w gazach tej holubicy. Co? Co?